Moi drodzy, przeżywamy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w roku Pańskim 2021. I tak jak przed chwilą wsłuchiwaliśmy się w Boże Słowo, stajemy wobec tego wielkiego zaproszenia, abyśmy spróbowali dzisiaj i zawsze przyjmować i przeżywać sakrament Eucharystii, tajemnicę Najświętszego Sakramentu, jako tajemnicę przymierza, jakie Bóg zawiera i uobecnia i potwierdza. Tajemnica przymierza. Słyszeliśmy ten opis Księgi Wyjścia, w jaki sposób ono było potwierdzone tam, wówczas na pustyni, kiedy Bóg pod Synajem zawarł to i potwierdził przymierze z narodem wybranym. Tajemnica obecności kogoś, za kim się tęskni. Kogoś, kto jest gwarancją spełnienia wszelkich nadziei. Kogoś, kto się opiekuje i chroni. Kogoś, kto wypełnia wszystkie swoje obietnice. Nawet jeżeli prowadzi drogami i wprowadza w czas, w których trudno spełnianie tych obietnic dostrzec, to one się dopełniają. To jest przecież doświadczenie narodu wybranego na pustyni. Ale jednocześnie słyszeliśmy w tym opisie z listu do Hebrajczyków, jak to mawiają bibliści, słowie skierowanym do nawróconych kapłanów Starego Przymierza. Dla nich było jasne, o co chodzi z tymi ofiarami. Dla nich było oczywiste, oni powtarzali to powielokroć, aby w imieniu innych dokonać ofiary, przebłagania, oczyszczenia. I autor mówi, oto przyszedł arcykapłan, dóbr przyszłych. I on już nie krwią cielców, baranów, ale swoją krwią wprowadza i uobecnia przymierze niewyobrażalne. Przymierze, które prowadza do tego, aby człowiek mógł służyć Bogu żywemu, aby człowiek usłyszał i przyjął wezwanie do wiecznego dziedzictwa, aby stać się dzieckiem Boga. Przychodzi Syn Boży, Jezus Chrystus, aby to dopełnić. I jak słyszeliśmy dzisiaj w Ewangelii według świętego Marka, to, co było wieczerzą paschalną, to, co stało się ostatnią wieczerzą i ustanowieniem Eucharystii, się uobecnia zawsze. My teraz i dzisiaj trwamy właśnie w tym wyjątkowym dziele, w tym obecności i działaniu Boga, który dzisiaj uobecnia tę ofiarę Jezusa Chrystusa i staje przy nas. I zaprasza, i prosi, abyśmy byli tymi, którzy będą chcieli przyjąć tę bliskość, którzy staną się otwarci na to wszystko, co Bóg ofiarowuje, którzy sprawią, że to będzie żyło również i dla innych, tak jak można byłoby przywołać z tej markowej dzisiejszej Ewangelii, stać się takim człowiekiem niosącym dzban wody. On zaprowadzi tam, gdzie się staną i się stają wielkie tajemnice Boga. I dzisiaj to chcemy jeszcze raz rozważyć, chcemy to potwierdzić, chcemy dziękować i mówić do Boga: uwielbiamy Cię za to, że w tym uczestniczymy. W tym roku, chociaż tak wiele różnych innych treści do nas dociera, przeżywamy w naszej Ojczyźnie rok troski duszpasterskiej związanej z Eucharystią i z hasłem zgromadzeni na świętej wieczerzy. Wieczerza, posiłek. Tam, gdzie się gromadzą ludzie, tam, gdzie się uobecnia tajemnica Boga. Patrząc na to wszystko, co było wpisane w życie Jezusa Chrystusa, może zaskoczę was, ale co było pierwszym posiłkiem, na którym się zgromadzili? Najpierw Maryja, Józef i Jezus. Tam w szopce w Betlejem. Kiedy Maryja karmiła Jezusa, to był pierwszy posiłek.
Czyż on nie jest takim wyjątkowym znakiem i wielką okazją, abyśmy dzisiaj dziękowali za to wszystko, co niosą rodziny, za to wszystko, co wy niesiecie, moi drodzy, w swoich rodzinach, za to wszystko, co jest potwierdzeniem tego, co świat, próbując to opisać, nazwie jednością, miłością, ofiarą, to trwa. Ile w tym jest wyjątkowych znaków i szacunku dla tego, co jest tym darem Bożego życia, który przyniósł Chrystus, który ofiaruje i pozwala nam i pomaga przeżywać i uobecniać w Eucharystii. To jest ta wielka również okazja i wdzięczność za to dzieło, które trwa w naszej diecezji, w Jerychu rodzin. Kiedy rodziny się gromadzą, tak jak w domu, i w świątyni, i we wspólnocie z innymi, i z sąsiadami, i z przyjaciółmi, i z tymi innymi, którzy również chcą w tej tajemnicy rodziny doświadczyć tego, co Boże. Niech to będzie tym wyjątkowym znakiem i wyjątkową szansą i nadzieją, aby każda Eucharystia, każda adoracja Najświętszego Sakramentu, każda komunia święta, każde dotknięcie tego źródła Bożej łaski, aby umacniało i uświęcało i jednoczyło rodzinę. Kolejny posiłek, może ten właśnie związany z pewnymi przeżyciami religijnymi, które w narodzie wybranym były związane z szabatem, na pewno był związany ze świętami, szczególnie ze świętem Paschy, tak jak dzisiaj słyszeliśmy w Ewangelii. To jest przecież również i to doświadczenie Chrystusa stającego razem z innymi we wspólnocie wiary. To jest dla nas wielka okazja do dziękczynienia za wspólnotę Kościoła. Ona jest święta, bo Chrystus jest święty, bo Bóg swoją świętością ją wypełnia. Ona nieustannie każdemu z nas ukazuje, że nawet jeżeli człowiek poprzez swoją słabość wnosi i ukazuje tę słabość, to ciągle są aktualne te słowa z dzisiejszego drugiego czytania, że Chrystus przez swoją krew złożył Bogu siebie jako nieskalaną ofiarę, aby oczyścić wasze sumienia z martwych uczynków, abyście służyć mogli Bogu żywemu. Dziękujemy za tych, dzięki którym wspólnota żyje. Dziękujemy za tych, dzięki którym podejmowane jest tak wiele dzieł, a dzisiaj w dniu tym szczególnie chcemy dziękować za tych, którzy są takimi nieraz niezauważalnymi świadkami takiego trwania przy Jezusie, jak umiłowany Jan, uczeń w czasie ostatniej wieczerzy, który spoczywał na piersi Jezusa. To jest takie trwanie podczas adoracji, to jest takie trwanie w tym wszystkim, co wnosi w życie człowieka otwartego na Bożą łaskę, każda Eucharystia. To jest przecież to bicie Bożego serca, które czujemy i które staje się biciem całej wspólnoty Kościoła, kiedy przyjmowana jest komunia. I za to chcemy Bogu dziękować. I dziękujemy. I stajemy z tym nowym pragnieniem i tęsknotą, aby to jeszcze było piękniejsze, aby to jeszcze było mocniejsze. I ten moment dzisiaj wspomniany w Ewangelii, ustanowienie Najświętszej Eucharystii, ciało i krew Chrystusa. Dziękujemy, tak jak wspomniałem na początku mszy świętej, za sprawowane sakramenty Eucharystii. Dziękujemy szafarzom tego sakramentu, kapłanom. Dziękujemy tym wszystkim, którzy gromadzą się i którzy sprawiają i potwierdzają w naszym kapłańskim życiu, jak to jest piękne, jak to jest ważne, kiedy wy, drodzy bracia i siostry, w różnych porach dnia, w różnych tajemnicach swojego życia, w różnych momentach tego, co świat przeżywa, wy stajecie z tym wyjątkowym pragnieniem, otwarciem, wrażliwością na to, co Boże. Kiedy pomagacie innym to przeżywać, kiedy angażujecie się, aby to mogło być przeżywane jak najpiękniej, kiedy niesiecie w sobie tęsknotę, aby to się dopełniło
w taki sposób, który będzie budował innych, ale przede wszystkim będzie uświęcał serce człowieka oddanego Bogu. Niech to będzie taki dzień naszego święta Eucharystii. Niech to będzie nasza wdzięczność za to, że możemy trwać przy Panu. Niech to będzie nasze wewnętrzne zobowiązanie, które dzisiaj powiemy Bogu, że chcemy trwać przy Nim, że chcemy przyjmować, rozwijać i przeżywać z innymi tę tajemnicę, którą On ofiarował nam w swoim życiu i przez swoje życie w Eucharystii i która przynosi tak piękne owoce i oby przynosiła jeszcze piękniejsze w życiu całej wspólnoty Kościoła. Amen.